Ja jestem Hania, a to jest drugi odcinek High Talk i moim gościem jest Monika Kociołek. Czy jesteś gotowa na pierwsze pytanie? Zapadnij. Tak. Cudownie. Kochana, jak ma na imię Young Multi? Odpowiedź A. Marcin, odpowiedź B. Michał, czy odpowiedź C. Krystian? Michał. Dobrze. Jak dobrze, że są A, B, C, bo ja zapomniałam o tym przez stres, jak tu siedzę i ja mówię, Boże, jak on ma i już myślałam, że wlecę, ale ty mówisz, dobra, odpowiedział. Spokojnie, tu wszystko jest bardzo łatwe. Kolejne pytanie. Z kim na Fame MMA16 zawalczył Marcin Dubiel? Z Tańculą, z Trombą czy z Boxdelem? Z Trombą. Perfekcyjnie, czego ty się w ogóle tutaj stresowałaś? No akurat o Fame MMA, ja wszystko wiem, kurde. Doświadczona tej widzę. Trzecie pytanie. Ile piosenek ma płyta Julki Żugaj, Miłostki? 5, 6 czy 7? 6. Nie? Dobrze! Ale chciałam cię zestresować, okay. Wybacz. Bo ostatnio akurat miałam spotkanie i ktoś mi powiedział o tym, mi się obiło o uszy, że miała 6 na płycie, więc Idzie ci naprawdę bardzo dobrze. Przed tobą już czwarte pytanie. Jaki tytuł nosi pierwsza piosenka Gen Z? Milion, Holiday czy List do M? List do M albo Holiday. List do M, nie słyszałam tej piosenki i to jest problem. Wiem, że na pewno nie Milion, czyli teraz albo Holiday, albo List do M. Kurde, nie. Dobra, jak wcześniej było B, to może teraz dać C. A ile mam czasu? A tak, jeszcze z 5 sekund. Dobra, dobra. No to dobra, dajmy C. Kurde, dobra jesteś. List do M, dobrze. Tak? Tak, perfekcyjnie. Zobaczymy, czy będziesz pierwszą osobą w historii High Talk, która nie wpadnie ani razu do zapadni przed tobą. Ostatnie pytanie. Jaki program prowadził Gimper? Lekko nie będzie. Lekko nie będzie. Show Michał czy 20 Lekko metrów nie będzie. Dobrze, a nie chcę. Jest, a i tak się stresowałam, tylko nie wrzucać mnie, bo ja wiem, że... Nie, no nie wrzucić. Dobra. Zapraszam cię, kochana, do rozmowy na kanapę. To co, zaczynamy chyba. Jak się czujesz? Dobrze, trochę mi zimno, no ale jest git. Tak, to jest urok niestety tej hali, tego studia, tu jest wiecznie zimno, mimo że grzałam 2 godziny przed wywiadem, nie, nadal jest zimno. Ja też się tak trochę ubrałam, no nie, mogłam sobie, wiesz, tak przemyśleć, że jak będę w hali, to mogłam jednak ubrać coś tu, ale dobra. Ale przynajmniej wyglądasz obłędnie. Dziękuję, ty też. A dziękuję, pięknie. Jakie w ogóle masz nastawienie do wywiadów? Tak jak rozmawialiśmy wcześniej, tak. Kiedyś byłam z tym bardziej obyta, teraz bardzo rzadko mam jakieś wywiady. No ostatni mój właśnie był u żurnalisty, teraz i teraz jest po 4 miesiącach ten, także no rzadko, teraz rzadko. No. Ale jakieś tam doświadczenie już masz za sobą. No, jakieś tam. No właśnie, bo ostatnio udzieliłaś dość obszernego wywiadu, w którym podzieliłaś się informacjami, o których myślę widzowie nie mieli pojęcia. Cieszysz się, że się tak otworzyłaś? Wiesz co, ja myślałam, że po tym wywiadzie, bo to nie było przemyślane, że ja powiem to i to i to. On nawet też, wiesz, nie dawał mi pytań przed tak, tym. Tak. To było tak, że ja tam przyszłam, ja nic nie wiedziałam, po prostu zaczął się wywiad i on mi takie pytania zadawał. Jedyne, to co... takie mocne pytania. Tak, tak. I wiesz, i jedyne co, to przed wywiadem ktoś mi powiedział, że on zadaje takie pytania, które mogą nie być dla ciebie komfortowe. Aha. I wiesz, ja mówię okej. I przyszłam tam i te pytania były tak mocne dla mnie, że mimo to, że nie byłam na to przygotowana, że będą takie pytania i że jakby będę musiała na takie coś odpowiadać, to jednak jak już jesteś na wywiadzie, ktoś ci zada to pytanie, to nie powiesz, nie chcę na to odpowiadać. Znaczy ja przynajmniej nigdy tak nie robię. No ja też mam więc, tak, że jednak tak, lubię że jednak gdzieś tam. Tak, także odpowiedziałam, no i myślałam, że będę żałować, ale z biegiem czasu już minęło właśnie te 4 miesiące. Wydaje mi się, że było to potrzebne przede wszystkim mi. Tak mi się wydaje, bo to był właśnie pierwszy raz, kiedy się tak otworzyłam, nie? Ale nie czujesz też, że ludzie cię dzięki temu bardziej poznali i gdzieś tam poznali szerszą perspektywę w ogóle twojej osoby? Czy czujesz, że coś się zmieniło w stosunku ludzi do ciebie po tym wywiadzie? Nie odczułam jakiejś bardzo dużej zmiany właśnie od ludzi do mnie, szczerze. Może jakaś minimalna, na przykład bardzo dużo starszych osób do mnie pisało, czy prywatnie, czy właśnie w komentarzach, że kurde, że wywiad naprawdę super, że szacun i tak dalej, także bardziej właśnie komentarze od tej starszej publiki zauważyłam. Więcej tych komentarzy po prostu, nie? Ale żeby odbiór był jakoś diametralnie inny, to chyba nie. Chyba wydaje mi się, że nie. Bo ludzie właśnie często oceniają pewne zachowania, czy w ogóle ludzi innych, nie znając takiej szerszej perspektywy, gdzieś tam nie znając przeszłości pewnych osób. No i właśnie w tym wywiadzie nawiązałaś do swojego dzieciństwa, które gdzieś tam, no tak jak sama mówiłaś, nie było za kolorowe. Mam wrażenie,
takie pozytywne bardzo, że gdzieś tam twoja teraz kariera influencerki, influencera jest takim czymś w rodzaju zadośćuczynienia za to, co spotkało cię w przeszłości, czy czujesz tak? No może trochę tak jest faktycznie, ale ja nie wiem, czy to mówiłam właśnie, nie, chyba tego nie mówiłam u żurnalisty, ale ja zawsze szczerze czułam, że nie będę w takiej, można powiedzieć, normalnej pracy, tylko ja zawsze wiedziałam, że wtedy zawód influencera nie był tak rozwinięty, tak. Ale wiedziałam, że albo będę jakąś aktorką, albo piosenkarką, albo gdzieś tam się zawsze wcisnę i cała moja rodzina też wiedziała, że ja nie będę pracowała, nie będę chodziła na etat do pracy i tak gdzieś tam też teraz jest, więc jest właśnie takie zadośćuczynienie za to, że kiedyś miałam gorzej? Może tak, może nie, nie wiem. Może gdzieś tam w głębi serca to siedzi, może. Że gdzieś tam chciałaś udowodnić, że ty chcesz. No, może troszkę tak. No właśnie tutaj wspomniałaś, że gdzieś tam od zawsze marzyłaś o tym, żeby czy to być aktorką, czy piosenkarką. Sama wiem, że miałaś w swojej historii, czy to szkołę? Tak? Występowałaś tak, w szkole? No, tak. Nice. No właśnie, i co w ogóle skłoniło cię do tego, że zostałaś influencerką? Jaka jest twoja historia? Zaczęło się od Musical.ly, czyli teraz TikTok. Właśnie dawniej Musical.ly. Nie wiem, czy wydaje mi się, że młodsze osoby nie kojarzą, że kiedyś było Musical.ly, bo to już było dosyć dawno. Oj, ja pamiętam. Uwielbiałam Musical.ly, serio. No, to była, moim zdaniem, jakby TikTok a Musical.ly, mimo że to jest ta sama aplikacja, tak. To one się tak różnią. Zupełnie się różnią. TikTok jest teraz takim trochę bardziej memicznym, tak. A wcześniej Musical.ly było stricte taneczno, muzyczno, no trochę cringe'owe były. Pamiętam, że takim przełomowym momentem, w którym zauważyłam, że to idzie na trochę szerszą skalę, było kiedy zaczęłam nagrywać z Karolem Pieszko te takie vlogi Moniczka. Pewnie tacy moi widzowie, którzy już mnie kilka lat śledzą, doskonale znają te vlogi. Tak. I wtedy pamiętam, że najwięcej widzów przeszło mi właśnie na Instagrama. To był taki bardzo duży boost. W pewnym momencie nagle tak codziennie po prostu miałam nowych obserwujących i nagle po miesiącu nagle patrzę, że mam plus 100 tysięcy. Nie? I wtedy miałam takie, ej, faktycznie te całe moje nagrywanie ma sens. Teraz to widzę, nie? Czyli w sumie stało się tak nagle dosyć. Tak, no. No właśnie, czyli w twoim życiu nastąpiła taka nagła zmiana, że ludzie zaczęli cię gdzieś tam rozpoznawać, kojarzyć twoją twarz. Też nadszedł Team X, który myślę też bardzo was wszystkich gdzieś tam wypchnął do przodu, podpromował. Jak się czułaś z tym, że ludzie kojarzą cię i zaczepiają na ulicach? Po prostu zaczęłaś być rozpoznawalna. No dobrze, to było dla mnie bardzo komfortowe, o dziwo, bo dla niektórych to nie jest komfortowe, a tak. Dla mnie to było fajne. Wiesz, idę sobie, a ktoś do mnie mówi się, a mogę zdjęcie. Miałam na początku takie, że było to dziwne, ale fajne, no. Tak, fajne uczucie. I do tej pory jest fajne. Ja lubię się spotykać z widzami, lubię jak oni do mnie podchodzą, lubię jak ze mną rozmawiają, przybijają piątkę. Wiadomo, że czasami jak jestem zmęczona i naprawdę już po prostu czasem nie mam siły, to i na przykład jestem, nie wiem, bez makijażu i idę sobie gdzieś drogą, idę na przykład szybko, bo idę, nie wiem, wychodzę do sklepu. I wiesz, jestem taka, że założę byle co, jestem bez makijażu, jeszcze mam zły humor i idę i ktoś na przykład mnie zaczepi, to wtedy wiadomo, zrobię, bo ja bardzo rzadko odmawiam zdjęć. Naprawdę to już w takich sytuacjach nie wiem, co bym się musiało stać, żebym odmówiła. Ale wtedy mam takie, że kurde, że ja chciałam na szybko wyjść, nie? A ktoś tutaj podchodzi. No ale tak czy siak, no podsumowując to lubię bardzo. Są takie momenty, że sama mam nadzieję, że dobra, oby tylko nikt mnie nie zaczepił, bo po prostu i się czuję fatalnie i wyglądam fatalnie, więc gdzieś tam tylko trzymam kciuki, proszę, żeby tylko nikt mnie nie zaczepił. No. Ale wiadomo, jak ludzie zaczepiają, to mi też od razu to poprawia humor gdzieś tam, takie słabe dni. Ale właśnie, bo wraz z popularnością gdzieś tam przychodzą pieniądze. Wydaje mi się, że ludziom się wydaje, że wraz z pieniędzmi ludzie często się zmieniają. Czy ty kiedykolwiek zauważyłaś u siebie taką zmianę? Mi jest ciężko ocenić, tak mi się wydaje, bo może jakaś zmiana jest, ale wydaje mi się, że to nie jest kwestia tylko pieniędzy, tylko tego, że po prostu każdy dorasta i jesteśmy coraz starsi, mamy nowe doświadczenia i może gdzieś te pieniądze też jakoś wpływają, tak mi się wydaje, ale ciężko mi jest ocenić, czy ja zmieniłam się przez pieniądze. To by musiał ocenić ktoś, kto ze mną przebywa bardzo często i kto mnie zna bardzo długo, na przykład moja rodzina, no bo to jest taka osoba, która, moja mama czy siostra, czy tata, to są takie osoby, które mnie znają od dziecka i mogą teraz stwierdzić, czy trochę mi odwaliło od kasy, czy nie. Mi się wydaje, że nie mówię, że w 100% nie, ale na pewno nie zauważyłam takiej właśnie diametralnej zmiany, że nagle po prostu mi za przeproszeniem. No. Mimo to wiem,
że był taki moment w całej tej mojej właśnie karierze influencera. W ogóle mam wrażenie, że ludzie nie lubią influencerów, że tak. Ludzie jak słyszą influencer, to mają ochotę po prostu... Tak, co to jest za robota? Tak, no. Typowo. Ale mam wrażenie, że właśnie był taki moment w tej całej właśnie mojej karierze influencera, że trochę mi odwaliło, ale nie wiem, czy to było od pieniędzy, po prostu wydaje mi się, że... Chociaż mi się wydaje, że mi odwaliło, jak się urodziłam, więc to już, ja po prostu całe życie jestem taka, także... Tak się zaczęło. Tak, po prostu. No. Genialnie. Myślę, że jednak, tak jak sama wspomniałaś, jak są nasze bliskie takie osoby, typu rodzina czy przyjaciele, no to jednak oni by zwrócili uwagę, że dobra, stara, odklejka, co to w ogóle odwaliło ci, że kupujesz torebkę za 50 tysięcy czy coś, że gdzieś tam... Chyba są ludzie, którzy mają nad nami jakieś tam oko i by dali nam znać. No a skoro nikt ci nie dał znać, no to chyba najzwyczajniej w życiu nie odkleiło cię nigdy od kasy. No ale właśnie, pieniądze dają duże możliwości, na przykład z walką z kompleksami. Czy ty miałaś jakieś kompleksy, z którymi właśnie się mierzyłaś w młodości, czy nawet teraz? Tak, i to jest w ogóle ciekawy temat, bo ja to chciałam ostatnio powiedzieć na moim Insta Stories, ale mówię, na razie nie Zabrałam mówię. Zabrałam to. Tak, ale mówię tak, na razie nie mówię, bo jak mi się zmieni, to ludzie mi będą mówić, że ej, mówiłaś coś innego. Ale każdy ma kompleksy. Wydaje mi się, że każdy jakieś kompleksy ma, tak. Czy to związane z wyglądem, czy z innymi rzeczami, ale ja trochę je tak, wydaje mi się, zwalczam, w sensie im jestem starsza, im dłużej na nie patrzę i tak po prostu się przyzwyczajam. I na przykład moim największym zawsze kompleksem był nos i dopóki komuś tego nie powiedziałam, że ej, moim kompleksem jest nos, chciałabym zrobić operację, to ktoś mówi, teraz dopiero widzę, że okej, może tutaj jest trochę, nie wiem, górka czy coś, ale tak to jakby nigdy nie zwracałem na to uwagi, a ja myślałam, że każdy na to zwraca uwagę. Ja zawsze byłam taka, tak. Boże, nie patrz na mnie profilem, bo ty na pewno patrzysz na mój nos. I wiesz, i bardzo chciałam zrobić operację i nie mówię, że jej nie zrobię. Dalej mnie kusi, żeby ją zrobić. Ja już w ogóle miałam ją robić w tamtym roku, już miałam w ogóle zaplanowany termin i to też gdzieś tam mówiłam, ale ostatecznie się tam nie dogadaliśmy, w końcu jej nie zrobiłam i tak mówię, kurde, chyba tak miało być, chyba dobrze, że jej nie zrobiłam. To może by był znak. Tak, no. I teraz zaczynam się przekonywać do tego, żeby jednak jej nie robić, ale tak jak mówię, nie chcę tutaj, wiesz, się deklarować widzom. Tak. Bo może kiedyś zrobię, zobaczymy, no. No tak, każdy jest na jakimś tam aktualnie różnym etapie życia. Ktoś raz nie chce, ktoś raz chce i jakby to jest całkowicie zrozumiałe. My jesteśmy panami swoich kompleksów i to od nas zależy, czy chcemy coś z nimi robić, czy nie. No ale właśnie, może masz dla widzów jakąś radę, jak sobie radzić z kompleksami? Ja zawsze tak mówię, jak słyszę, że ktoś, wiesz, mówi, że kurde, bo ja wyglądam tak czy siak, albo na przykład jak widziałam wiele komentarzy, na przykład czytam komentarze pod zdjęciem, nie wiem, jakiejś influencerki, a tam, o Boże, ale ty masz wielkie czoło, o Boże, jakie ty masz nie, małe ręce, o czy nie, cokolwiek. O nie, zapadłabym się pod ziemię, mam taki kompleks czoła. Serio? Jakby ktoś mi tak napisał, ale wiesz co, mi się ten kompleks zrobił w gimnazjum, jak jeszcze nie malowało się brwi i ja miałam bardzo jasne brwi i rzeczywiście jakby, jak się tak zasłoni brwi, to mogłabym mieć wysokie czoło. No, ale ja też kiedyś miałam jasne brwi, no. I też właśnie mi się wydaje, ja mam w ogóle strasznie dziwny dziwny kształt twarzy. Dlatego ja nigdy nie spinam włosów tak do góry, bo patrzcie, ja mam taki po prostu tutaj kwadrat. Ale stara, ja mam straszne kola w ogóle. Też. Ale ja też mam właśnie, ja mam podobnie, jak ja mam takie, wiesz, o. Ja się ze świeżym po prostu dobrałam, bo on też ma za kola. Mój też ma, więc. Nasze dzieci od razu się urodzą, bo tak, o, no po prostu miały taką M-kę. No właśnie, ja się śmieję, że nasze dziecko urodzi się z dużym nosem, bo ja mam duży nos i mój chłopak też ma duży nos, taki, no nie duży, no ale taki, wiesz. I mówię, no małego noska nie będzie miał. Ale właśnie, co do tego, jak walczyć z kompleksami, to właśnie ja, jak widzę zawsze jakieś komentarze, że ona ma wysokie czoło, ona ma to, czy do mnie, jak właśnie do ciebie takie komentarze, to ja mam takie, przecież my, okej, na nasz charakter mamy wpływ w przeciągu naszego całego życia, jakby można nad nim pracować, ale nad wyglądem, no ewentualnie operacja, ale tak to my się tacy rodzimy i tacy jesteśmy, więc jakby nie mamy na to wpływu, to są geny przejęte po rodzicach. I powinniśmy być z nich dumni, tyle. Ale właśnie, dzisiejszy świat nam daje takie możliwości jednak walczenia z tymi kompleksami, bo to, że się ma kompleksy, nie znaczy, że ma się z nimi zostać do śmierci. Przecież kurczę, i można sobie zrobić usta, i można sobie zrobić nos. Ty masz zrobione kilka zabiegów, co nie? Tak, no ja mam głównie usta, bo robiłam jeszcze brodę, ale to już bardzo dawno temu, usta robię najczęściej, bo brodę robiłam raz, usta robiłam najczęściej, ale już też dawno nie robiłam i chcę rozpuścić, bo mi tutaj już migruje, ale to kolejny taki temat, no ale tu już... Najgorzej. No, więc muszę je rozpuścić. A który zabieg był najboleśniejszy? Albo czy któregoś może żałujesz?
czegoś, co zrobiłaś? Wiesz co, no robiłam tylko te dwie rzeczy, a nie, jeszcze raz robiłam policzki, czyli trzy rzeczy robiłam w całym moim ciele, tak? Na pewno, żeby później nie było. Chyba tak. Jakby co, to nie pamiętamy. Tak, ale wydaje mi się, że tak. I najbardziej usta. No, bo usta są takie, mam wrażenie, unerwione. Takie delikatne, takie no właśnie unerwione, a delikatne wiesz, policzek to masz, tutaj jest twardo, a usta są takie delikatne. Więc usta bardzo bolały, ale ja już raz rozpuszczałam usta i rozpuszczanie boli jeszcze bardziej, więc... O, oh, Jesus Christ. No, ale wiesz co, ja mam strasznie jasną tą czerwień w ustach i ja, jak ich nie pomaluję, bo ja mam teraz pomalowane, dlatego się wydaje mi jeszcze właśnie większe, ale jak ja ich nie pomaluję, to one są tak blade, że one mi się zlewają w ogóle z twarzą, no. Normalka. A czy przez któryś z zabiegów dostałaś jakiś mocny hejt? Nie. Może jakieś były komentarze, ale ja nie odczułam jakiegoś takiego hejtu. No tak, zwłaszcza jak coś się chciało zrobić, no to po co się przejmować jakimiś komentarzami, bo wydaje mi się, że właśnie w Polsce tematy w ogóle medycyny estetycznej są strasznie negowane, strasznie gdzieś tam hejtowane, ludzie bardzo oceniają szybko. Jak coś ktoś sobie zrobi, to od razu duży hejt na tą osobę po prostu zlatuje. No tak, ale wydaje mi się, że trochę teraz staje się to bardziej normalne, właśnie te wszystkie zabiegi medycyny estetycznej, mimo to, że dalej Polska jest trochę, mam wrażenie, taka wycofana, jeżeli chodzi o to, to ja uważam, że powinniśmy to normalizować, no bo każdy robi sobie tak naprawdę ze swoim ciałem, co chce. Wiesz, na przykład możesz być ładna, ale nie wiem, podobają ci się jeszcze większe cyce. No to sobie robisz, nie? No, jakby to jest twoje ciało. Także, no ja tak jak mówię, zaczynam coraz bardziej siebie akceptować i na przykład teraz na ten moment ja sama sobie powiem, że ej, jesteś ładna, ale na przykład jakby nie wykluczam żadnych właśnie zabiegów na przyszłość. O. No tak, nie wiadomo, co nam kiedyś uderzy po prostu do głowy. Cieszę się, że tutaj zaczęłyśmy gdzieś tam temat hejtu, bo mam sporo pytań związanych właśnie z tym. Wydaje mi się, że też masz jakieś tam doświadczenie z tym za sobą, ale zanim przejdziemy do tych pytań, chciałabym cię zaprosić do mojego ulubionego segmentu. Witam cię w segmencie przeznaczonym specjalnie dla sponsora Hajtok, dzięki któremu powstało to piękne studio, czyli oczywiście czekoladek ekipy. Twoim zadaniem jest trafienie do trzech kubeczków. Jesteś gotowa? Tak, no dobra. Każdy kolor praliny oznacza co innego, ale co oznacza, no to już się musisz przekonać sama. Zapraszam cię do trafiania. Dobra, ty już się nie stresuję, nawet lubię tą grę, chociaż mało razy w nią gram, ale dobra. Ha, jednak nie takie proste. No, kurde. Ej, ja czuję, że ja bym nic nie trafiła. I ja też tak myślę teraz. Ale stara, masz aż 9 prób, a możliwości trafienia 3 razy, więc wydaje mi się, że dasz radę. Spróbuję raz tak. Kochana, ktoś tu dzisiaj ma szczęśliwy dzień, bo zgarnęłaś stówkę. Zielone praliny to oczywiście stówka. O, jeden ktoś tu coś zjadł sobie. Masz ochotę wypróbować? Tak, no. Dobra, zielony to może być albo bazylia, albo guma balonowa. Okej, kurde, dobra. Też ich nie testowałam, więc jestem ciekawa. Ja mam bazylię. Ja chyba też, ale ja lubię bazylię. Ej, dobry jest ten bazyliowy. No. Jest niby hardkorowy, ale ja lubię. No. Trochę jak zupa czasami. Tak, ale ja w ogóle kocham bazylię, więc dla mnie super. Same, elegancko. No i oczywiście stówka for you. Dziękuję. Proszę bardzo. Masz jeszcze dwie możliwości trafienia. No dobra, kolejne trafienie albo nie trafienie, zobaczmy. Ale było blisko tej drugiej stówki. No. Ej, trafiłoby dosłownie no. To samo miejsce. Powiem ci jeszcze, jakie masz możliwości. Jest jeszcze jedna stówka do zgarnięcia. Jest Kiss, Mary, Kill albo trzy jeszcze pytania tutaj na cię czekają. Chciałabym Kiss, Mary, Kill. Ja lubię w to grać. Jak się odbiło dosłownie. No dobra, mam dwie ostatnie. O! Ej, kochana, ty chcesz mnie oskubać z hajsu? Drugą... O kurde, ona nie chce tutaj być. Ona nie chce. Ostatnia piłeczka. Ostatnia próba. Ej, fajnie jakby było Kiss, Mary, Kill, dobra. No nie! Ale kochana, oskubałaś mnie i to porządnie, a ja miałam takie fajne pytania, no nie kurde. Mogę. No ale jeszcze mam szansę cię trochę przepytać na kanapie. Dawaj. Dobra, wróciłyśmy. Tak jak ci mówiłam wcześniej, mam do ciebie kilka teraz pytań związanych z hejtem. I może zaczniemy tutaj od takiego najprostszego. Za co najczęściej czujesz, że jesteś hejtowana? Kurde, ciężkie pytanie. Trzeba sobie podsumować po prostu, dobra. A, no za to dwa razy, za to trzy. Nie no, najczęściej za to, że jestem głupia. To są... komentarze, które pojawiają się najczęściej, że ale ona jest głupia. I w sumie to. No bo tak to jakieś pojedyncze pewnie wiesz, że właśnie z tym nosem czy coś, ale głównie zauważyłam, że jestem głupia. Ale dlaczego ludzie tak piszą? No bo ja uważam, że mają do tego, znaczy mają do tego prawo, nie chcę im przyzwalać, ale mogą tak myśleć. Ja na przykład na początku miałam takie, Boże, czemu tak myślą, Pedro, ten, tutaj się zamartwiałam, Boże, przecież ja tak nie uważam. No właśnie. Ale później, jak to było najbardziej w tym okresie,
okresie Fame MMA, bo później ludzie zaczęli robić jakieś tam sklejki z takich moich filmików z Teamu X, tak, z takich właśnie odklejek, było odklejki bójki kociołek, 5 minut po prostu trwał ten film, nie? Ale po Fame MMA zaczęłam sobie zdawać sprawę, że oni mogli tak myśleć, szczerze. Ja na miejscu tych osób, które mnie obserwują i widzą, jak ja się zachowywałam w internecie i zachowuję, no, zachowywałam bardziej, chociaż zachowuję, dobra. Też jakbym widziała taką osobę, też bym powiedziała, Boże, ona jest głupia, wytyfy, albo taka odklejona po prostu. Już się do tego przyzwyczaiłam, tak może musi być, ale też dużo osób mówi mi, że to jest tym, jakby, że to jest trochę taka... No dobra, ja nie będę tu nic mówić, po prostu, no może, może jestem głupia. Ale wiesz co, stara, mi się wydaje w ogóle, że niektórzy ludzie wręcz pomyśleli, że, no tak zauważyłam, że tak pomyśleli, że wręcz robisz to specjalnie czasami, żeby na przykład podkręcić, wiesz, wyświetlenia. No, no dobra, przyznaj się, czy tak kiedyś ale, było? Nie wiem, może ja w ogóle jak jest kamera, to ja lubię bardzo tak podkręcać wszystkie moje zachowania. Czyli jak na przykład normalnie w życiu prywatnym bym powiedziała siem, chociaż nie, bo ja jak zawsze się z kimś witam i kogoś znam i widziałam się z nim kilka razy, to mówię siema, tu, ru, ru, ru. I jestem Goofy. Ogólnie taka, wiesz, no. I tak samo robię przed kamerą i po prostu ja taka jestem, ale to nie wygląda tak, że ja przez całe swoje życie, dosłownie 24 na dobę jestem taka. Wiesz o co chodzi? Tylko ja tak bardziej wiesz, przed kamerą nie będę siedzieć i nie będę gadała, wiesz, o... Wiesz. Fizyka kwantowa to mój ulubiony dział fizyki. No właśnie, tylko będę robiła z siebie debilkę, bo ludzie lubią takie coś oglądać. W sumie tak, ludzie po prostu tego oczekują. Tak, i ja tak jakby nie uważam, że coś udawałam, bardziej wydaje mi się, że ja przy kamerze trochę podkręcam bardziej swoje zachowania, bo ludzie lubią, jak ktoś jest ekspresywny, jak ktoś jest taki właśnie wybuchowy, jak ktoś tutaj macha, coś tam. I ja też... Jestem taka, wydaje mi się, w życiu prywatnym i to właśnie mój chłopak może potwierdzić, bo jestem 24 na dobę, po prostu cały czas ze mną siedzi, ja mu każę po prostu siedzieć ze mną. No, także... I znosić mnie. Tak. To sobie bawię dość. To samo. No bo wiesz, chodzi mi tutaj na przykład o sytuację, gdzie pamiętam na przykład u Patrycji Mołczanow na poście sponsorowanym była ucięta noga. Tak wiesz. Wiem, no. I to wręcz ja myśl sobie, nie, oni to specjalnie zrobili. I nie tylko ja tak pomyślałam, uwaga, bo bardzo dużo widzów tak pomyślało, że po prostu gdzieś tam wy specjalnie czasami podkręcacie, czy te dwa metry. Jezu, wiesz, to nie było podkręcone. To nie było podkręcone. No łe. Serio. Ale to, ja ci w ogóle powiem, to było tak, że ja nagrywam współpracę i to było na szybko nagrywane, bo my gdzieś się tam spieszyliśmy i wtedy w łazience, bo to było w łazience nagrywane, no. W łazience był ze mną mój chłopak, on coś tam robił, wiesz, z boku. Ja nagle mówię, dobra, i stawiam telefon i biorę ten telefon i mówię, dobra, to teraz rzucałem go z 2 metrów i automatycznie postawiłam tą rękę tutaj. I tak, wiesz, się spytałam, ej, to nie są, że to są 2 metry? Nie, nie. I wiesz, jakby to było takie, że odkleiło mnie, wiesz o co chodzi? I to była taka dla mnie codzienna, ja na przykład w życiu codziennym na pewno też miałam wiele takich sytuacji, że nagle coś powiedziałam i miałam takie, nie, Boże, co ja w ogóle powiedziałam? Czy to jest to, czy to jest to? No, i wiesz, i ja to mówię, dobra, wstawię, to będzie naturalnie, bo jakby ja bardzo od początku, kiedy zaczęłam swoją karierę w internecie, chciałam zawsze być naturalna, zawsze chciałam pokazywać to, jaka faktycznie gdzieś tam jestem w rzeczywistości. I wiesz, jedni to polubią, a jedni nie. I tak jedni będą też... oczekiwali wygłaskanych instastory, tak, żeby wszystko było spoczko, bez żadnych tam przez przypadek przekleństw, bo coś ci nie wyszło. No, i wiesz, i to chodzi o to, że jakby każdy influencer ma swoich hejterów i swoich wielbicieli. Nie ma osoby, którą lubi każdy. Na przykład taka Lexi, ją lubi większość. To nie jest tak, że wszyscy ją lubią. Na pewno ma jakichś hejterów. I tak samo jest... I bardzo dużo osób jej patrzy przede wszystkim na ręce, tak. Przez to, że jest tak dużo widzów zgromadziła. No dokładnie, więc jakby każdy ma tych swoich wielbicieli. Ja każdy ma też tych swoich hejterów, także ja w końcu to zrozumiałam i jak to zrozumiałam, to żyje się mi o wiele lepiej, no bo jednak gdzieś tam kiedyś ja w ogóle zawsze byłam osobą, ja zawsze chciałam, żeby wszyscy mnie lubili. No. Ja tak miałam nie tylko jako influencer, ja tak miałam w życiu prywatnym, ja po prostu chciałam, żeby każdy mnie lubił, jak ktoś mnie obgadywał i ktoś mnie za bardzo nie lubił, to ja właśnie zawsze się pytałam, zamartwiałam, że jak to? A później, wiesz, jestem w internecie i teraz jest wiele osób, które mnie nie lubi. I ja miałam takie, Boże, dlaczego oni mnie nie lubią? I ja starałam się na siłę zrobić tak, żeby oni mnie lubili. No ale tak się nie da, w końcu to zrozumiałam. Żyje się lepiej z tą świadomością. No wiem coś o tym. Sama tutaj wspomniałaś, że już gdzieś tam w młodym wieku, jak ktoś cię nie lubił, tak sama dążyłaś do tego, żeby cię polubił. Czy jakby zetknęłaś się z tym hejtem już w młodym wieku, powiedzmy w szkolnym? Tak, no hejtu w szkole jest w ogóle dużo. Tak. I
bardzo dużo dostaję komentarzy od jakichś moich młodszych widzek, bo ja mam w ogóle kontakt z moimi widzami, mam otwarte DM z nimi, widzę, że cały czas do mnie piszą. Może to nie jest tak, że z nimi cały czas piszę, bo tutaj nie będę kłamać, że ja z nimi cały czas piszę, ale bardzo często widzę, bo mi wyświetlają się wiadomości z tymi, którymi mam otwarty czat i widzę, co one do mnie piszą i czasem właśnie im odpisuję, czasem coś tam, wiesz, napiszę nagle z dupy, dobranoc, nie? One, dobranoc. No, także... I też do mnie piszą, że kurde, że ludzie mnie w szkole, w klasie nie lubią, bo ja lubię Team X albo nie wiem, coś tam, wiesz, i to jest dla mnie przykre, ale wiem, że tak jest, bo bardzo dużo osób doświadcza hejtu właśnie w szkole. No i ja też go doświadczyłam, może on nie był jakiś bardzo duży, na pewno nieporównywalny do tego, jaki on jest teraz, jak jestem influencerką, no ale jednak był, nie? A na młodszą osobę to wpływa bardziej niż na osobę dorosłą, która jednak gdzieś tam potrafi więcej rzeczy zrozumieć, zdecydowanie, nie? Zdecydowanie. Właśnie zastanawiałam się, no bo zrezygnowałaś ze szkoły średniej, gdzieś tam, nie wiem, w której klasie? W drugiej. Czyli jak już skończyłaś jakby 18, totalnie na legalu wszystko, ale to właśnie było przez to, że dostawałaś hejt? Czy dlaczego właśnie wiesz co, to było tak, że nie wiem, czy ludzie znają tę historię szczerze, więc chyba ją opowiadam pierwszy raz. No dobra, cudownie, mamy to. High talk z Moniką udany. Tak. Ja chodziłam do pierwszej liceum u mnie w mieście rodzinnym, tam byłam w mundurówce. Ja ją zdałam i później chciałam się przeprowadzić do Warszawy, ale to nie było takie proste, bo wiesz, ja miałam wtedy 17 lat. To były długie rozmowy z moją mamą, czy ja w ogóle mogę, jak ja sobie poradzę, jak to wszystko będzie wyglądać, bo to były takie moje właśnie początki, znaczy początki. Ja już nagrywałam tam chyba z 2 lata przed, ale to były takie początki, kiedy ja zaczęłam zarabiać jakieś tam większe pieniądze. I wiesz, i ja tak nie wiedziałam za bardzo, czy w ten miesiąc mnie będzie stać, żeby utrzymać się sama, mam jeszcze 17 lat i tak dalej, ale ja od zawsze musiałam sama sobie, wiesz, ugotować, sama o siebie zadbać i tak dalej, więc jakby mówię, dobra, tak, no więc mówię, dobra, dam radę. No i się przeprowadziłam i tam poszłam do szkoły, do drugiej liceum i to było w ogóle liceum językowe, ta, która nie mówi angielskiego, nie? I poszła do językowego i miałam rozszerzone... Miałaś plany. Tak, tak. I w ogóle nie wiem, co mnie odwaliło, ale wiesz, mamy zawodówkę, mamy technikum, mamy liceum, a ja sobie poszłam do najtrudniejszego, do liceum. I wiesz, i byłam w językowym, byłam rozszerzona angielski i niemiecki. No i tak, no i byłam w tej szkole i tak. Przeprowadziłam się sama, czyli nikt nie miał nade mną kontroli już w ogóle, bo jeszcze wcześniej to mieszkałam z moją siostrą. A ona była dorosła, bardziej taka, ona jest taka poukładana i tak dalej, więc ona jeszcze gdzieś tam miała nade mną tego bata, takiego przysłowiowego. A teraz, wiesz, nagle nikt nie ma nade mną kontroli. Ja jestem sobie sama na pastwę losu po prostu, samowolka. No i tak działo to się rozsypało. No działo się. No to, no wiesz, no frekwencja tylko taka, żeby przejść. Więc tam 50%, 51% chyba trzeba mieć. No i oceny też takie nie za fajne. No to był taki okres, gdzie ja już... Czułeś, że to nie to. Tak. Kurde, no wiesz co, po prostu, no jakoś tak wyszło. Może tak musiało być, może jakbym jednak zdecydowała się skończyć szkołę, zdecydowała się pisać maturę, iść na studia i tak dalej, może by się to trochę inaczej potoczyło, nie wiem, tego nikt nie wie, ale ja uważam, że Bóg nam napisał scenariusz, ja to po prostu zawsze powtarzam, że ja żyję w takim przekonaniu, że Bóg nam napisał scenariusz na nasze życie i każdy krok po kroku, to co się u nas dzieje, to tak musi być, bo jakby każda sytuacja później ma wpływ na tą kolejną sytuację, także ja uważam, że... Wyszło dobrze. Tak. Cudownie. Wiesz, właśnie tak zastanawiam się, co było pierwsze, czy tak uderzyło cię to, że dobra, nie mam czasu na szkołę, muszę z niej zrezygnować, bo tutaj rozwija mi się kariera, czy jakby ta kariera była efektem ubocznym tego, że zrezygnowałaś z edukacji? To było tak, że ja dostałam wtedy propozycję do teamu, no i mi jakby wszystkie znaki mówiły, że rzuć. No. Wszystkie znaki. I ja stwierdziłam, że okej, to jest moja sprawa, moja szkoła, moje wykształcenie. Zawsze można dokończyć poza tak, tym. I wiesz, ja miałam takie, że na początku mówię, rzucić. Nie, bo zaraz ludzie będą mi pisać, zaraz rodzina będzie, wiesz, miała do mnie pretensje, zaraz coś. Ale później mówię, no wytyfy, co ty w ogóle myślisz o takich rzeczach, jak ty jesteś panem swojego losu, ty możesz robić, kurde. To... Nie, no, ale wiesz, jakby miałam dużo takich myśli, moje w głowie po prostu dwie półkule mi się biły, czy tak, czy nie. No i ostatecznie to zrobiłam. No i właśnie wtedy dostałam propozycję do teamu, właśnie wtedy mi w tej szkole kompletnie nie szło. Ja byłam taka trochę zbuntowana, można powiedzieć, też był taki okres trochę buntowniczy, no więc... Wyszło? Tak się sprawy potoczyły. No. Wyszło dobrze ostatecznie. Wiesz, ja też zrezygnowałam na ostatniej prostej na studiach. Po prostu jak gdzieś tam życie pisze nam inny scenariusz i okazuje się, że o, ma się fajną możliwość, to fajnie jest po prostu poświęcić się temu. Zwłaszcza jak gdzieś tam, myślę, spodziewałaś się tego, że Team X wyjdzie. Tak, no.
No tak się spodziewałam, no i też wiesz, ja na przykład cały czas żyłam z taką myślą, że ja kiedyś wrócę, że ja chcę dokończyć to wykształcenie, ale ja dlatego tak wszystkim cały czas mówiłam, bo mówię, Boże, przecież jak ja im powiem, że po prostu rzucam i chcesz. Koniec i nic i dalej nie będę się uczyć, to wszyscy będą mnie mieli za jakąś, weź ty będziesz głupia, bo wiesz, ludzie jakby żyją w taki, mają taki stereotyp, że tym bardziej starsi, tak. Że ty musisz mieć szkołę, że bez szkoły to ty w ogóle nic nie osiągniesz. I studia i dyplom. Tak, i to jest papierek, które miałam samo kurde dupę podetrzeć tak naprawdę, bo ja nie mam tego papierka, a potrafię sobie w życiu poradzić i tak. Wydaje mi się, że to jest ta kwestia, że czy potrafisz sobie poradzić w życiu, się utrzymać, czy nie. Ja na przykład bardzo szanuję osoby, które wiesz, teraz są na studiach i spełniają swoje, bo wiesz, moim marzeniem jest bycie piosenkarką, a marzeniem tych osób może być, nie wiem, bycie lekarzem, no nie tak. Wiem, wiesz. I ja to szanuję. Jakby dla mnie to jest totalnie git, ale w momencie, kiedy ja to szanuję, to niech ktoś uszanuje jakby też moją drogę, nie? No i w sumie to tyle. Gdyby, wiesz, twoje życie potoczyło się inaczej, co byś chciała robić, gdyby nie to, że jesteś influencerką? Czy myślałaś kiedykolwiek w ogóle o tym, żeby coś tam, jakieś studia, czy jakaś wymarzona praca z dzieciństwa, czy to zawsze było te piosenkarstwo? Wiesz co, ja na samym początku, kiedy jeszcze byłam taka bardzo mała, chciałam być fryzjerką w ogóle. Tego też nigdy nie mówiłam, ale wydaje mi się, że większość dziewczynek moich chciała być fryzjerką albo kosmetyczką. Ja mówię, ja będę robiła paznokcie, albo ja będę robiła włosy i tak mówiłam zawsze. No ale gdzieś tam zawsze z tyłu głowy była ta piosenkarka, ale ja nigdy tak w siebie nie wierzyłam. Ja mówię, dobra, chcę być piosenkarką, zawsze tak wszystkim mówiłam. Życie z bajki bardziej. Tak, 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 wiesz, oglądałeś Hannah Montana i mówisz, tak, ja kiedyś będę piosenkarką, będę jak Hannah Montana. Ale to było dla mnie wtedy takie nieosiągalne, takie nierealne. I mówiłam, bardziej marzenie. Tak, tak, tak. A dla mnie takim realnym zawodem była właśnie fryzjerka czy kosmetyczka. No i jakoś z czasem to bycie piosenkarką zaczęło mi się wydawać nawet realne kiedyś w przyszłości. Mówię, kurde, a może jednak to się kiedyś uda. I zaczęłam właśnie jeździć wtedy na jakieś konkursy, na jakieś koncerty, zapisałam się wtedy na lekcje śpiewu. No i tak to się zaczęło. No i później, no, można powiedzieć, że od zawsze chciałam być piosenkarką. No, od zawsze chciałam być piosenkarką, zawsze na początku to było marzenie, później się to stało gdzieś tam celem. Mam nadzieję, że tak będzie. No, ogólnie chciałam być piosenkarką, aktorką, tancerką, ja wszystkim chciałam być, więc... Sara, ja chciałam być dentystką i jakby potem poszłam na budownictwo, więc ja to w ogóle jestem niezdecydowana. No, ja byłam, kurde, na mundurówce, wyobrażasz sobie, co ja w ogóle odwaliłam. Ej, grubo, grubo. No właśnie, tutaj tak mówisz o tym wielkim celu, gdzieś tam marzeniu z dzieciństwa, bycia piosenkarką. No teraz jakby wydaje mi się, że życie, że kariera influencerki bardzo ci to umożliwia, więc takie pytanie, czy myślisz, że już ten cel swój w byciu influencerką osiągnęłaś, czy właśnie on jest przed tobą i jest to gdzieś tam to marzenie z dzieciństwa jeszcze? Tak, no praca influencera bardzo nam umożliwia. Ja tak. Odkąd, wiesz, dołączyłam do Teamu X, to zrobiłam swoją, wiesz, zrobiliśmy piosenkę, gdzie dla mnie to było w ogóle wow, byłam pierwsza w studio, nagrywałam profesjonalnie tak. Coś, później, wiesz, teledysk, te kamery, te światła, to wszystko i później zobaczyłam finalny efekt i ja mówię, Boże, nagrałam swoją pierwszą w życiu piosenkę, czułaś to jest super, to. Tak, więc bardzo to umożliwiło i ja na przykład jestem za to mega wdzięczna agencji tym, że byłam w Teamie X, no bo tak naprawdę spełniłam jedno z moich w sumie największych marzeń, żeby wydać piosenkę. Także tak, no to bardzo umożliwia. Cel na przyszłość to dalej tworzyć muzę. Chciałabym bardzo tworzyć swoją muzę solowo. Miałam w planach w ogóle, nie wiem, czy mogę to powiedzieć. Moim planem jakiś czas temu, w tamtym roku, było stworzenie zespołu. Zespołu Bab. Yes. No, bo tego jeszcze nie było w Polsce. Spice Girl po polsku. Tak, ostre strasznie dziewczyny. Chciałam to zrobić. Strasznie chciałam to zrobić i to jednak nie wyszło. To jednak gdzieś tam, jednak chyba nie była moja droga, no bo jeżeli coś nie wyszło, to uważam, że tak miało być po prostu. I chciałabym teraz tworzyć sama piosenki, bo wiesz, zawsze to było gdzieś tam w grupie właśnie z Teamem. Te solowe były takie, no ja nie jestem z nich dumna za bardzo, ale głównie śpiewałam w grupie, a teraz bym właśnie chciała iść w taką totalnie solową, muzyczną. Żeby to było twoje i żebyś mogła być tak z tego na 100% dumna. Tak, no. No wiesz, jednak jak się pracuje w grupie, no to każdy daje pomysły, są brane pod uwagę wszystkie pomysły, coś, co ci się nie podoba i tak będzie wdrążone, no bo wiesz, każdy musi iść gdzieś tam na kompromis, jak żyjesz w grupie. No jak ja będę sobie sama, teraz w ogóle już sama działam, to jest troszeczkę inaczej. Ale bardzo lubiłam działać w grupie. Team X to była naprawdę świetna przygoda, bardzo to dobrze będę wspominać w ogóle do końca życia, no. Nice. Właśnie, bo tak mówimy o takich dużych planach, a może chcesz nam zdradzić, co planujesz na następny rok, czy
czy może jakaś walka, bo wiem, że widzów też to bardzo interesuje. No wiem, kurde, właśnie zawsze jak się z kimś widzę, ktoś mi zadaje pytanie, kiedy walczysz, kiedy walczysz? Na razie nie, na razie to nie jest chyba moja droga, tak mi się przynajmniej wydaje. Ja też nie skreślam walk do końca swojego życia, bo tak jak wcześniej rozmawiałyśmy, może się dużo zmienić, ale no na ten moment wiem, że to chyba nie jest dla mnie i nie planuję właśnie żadnych walk, także tutaj rozwiewam wszelkie wątpliwości. Masz to doświadczenie już za sobą. Tak, właśnie o to mi głównie chodziło, w ogóle podejmując się tej walki. Ja chcę w życiu zrobić wszystko. Może nie wiem, czy mi się wszystko uda, ale chciałabym zrobić bardzo dużo rzeczy. Mhm. I takim głównym, może nie głównym, ale takim jednym z takich celów, które chciałam najbardziej zrobić, właśnie była walka. I w końcu to zrobiłam, jestem mega zadowolona i tak naprawdę planowałam tylko jedną walkę od samego początku. I mówię, okej, ale jak mi się spodoba, to w sumie mogę walczyć dalej. Ale nie spodobało mi się na tyle, chyba żebym walczyła. Byłam mega z siebie dumna. Myślałam, że to gorzej mi wyjdzie, wiesz, pod presją tej całej publiki. Właśnie dużo ludzi ciebie obstawiało przecież, że wygrasz. Bo ja w ogóle byłam pewna, że ja wygram, szczerze. Ja mogę teraz powiedzieć to otwarcie, że ja też byłam, znaczy zawsze... Ale dobrze, że byłaś pewna, bo jakbyś wiedziała, że przegrasz, no tak, to byś od razu, wiesz. No tak, ale wiesz, ja miałam takie, ja byłam przekonana. To było tak, że okej, brałam pod uwagę to, bo ja nie byłam taka hop, siup do przodu, że ta, wygram, weź ten. Przynajmniej prywatnie, bo publicznie to dużo rzeczy się mówi, ale prywatnie jakby jest totalnie inaczej. Wiesz, dużo miałam takich rozmów z moim chłopakiem, że kurde, ale ona może ten, ale coś tam, coś, i się tak głowiłam. Zaczęłaś wątpić w siebie, nie wolno. Tak, ale jakby zawsze gdzieś tam z tyłu głowy miałam to, że kurde, ja muszę wygrać, bo ja jakby znam siebie, ja wiem, jaki ja mam charakter, ja wiem, że jak ja coś mam zrobić, tym bardziej jak miałam, wiesz, z Fagatą, no spinę, można powiedzieć, i ja nie lubię przegrywać, jeszcze tym bardziej w takich momentach, kiedy mam z kimś spinę i przegram. Nakręcało cię to. Tak, to mnie mega to nakręcało. Mówię, nie, no ja wygram na 100% wygram, nie? Ale gdzieś tam miałam taką pokorę, że okej, ale wszystko się może wydarzyć w walce. No i jak przegrałam, to byłam taka okej, ale wtedy musiałam sobie przemyśleć to wszystko, bo to jak ogólnie skończysz walkę, ja jak skończyłam walkę, to ja tak nie wiedziałam, czy, jak jeszcze nie było werdyktu, ja nie wiedziałam, czy ej, ja wygrałam, czy ona wygra, ja mówię, ej, chyba mogłam wygrać, nie? Tak sobie myślę, no bo w sumie nie pamiętam, jak to wyglądało, bo to jesteś w takim amoku, że jest masakra. Właśnie. No i wiesz, i ona wygrała, ale później tak sobie, wiesz, ja w ogóle dosyć późno pooglądałam tą walkę i mówię, kurde, nie no, dobrze mi poszło, byłam z siebie dumna, bo Czaro od nas na przykład po walce miał takie, nie po tej z Nowaczkiewiczem, tylko po tej pierwszej swojej, nie, miał takie, kurde, był na siebie zły i tak dalej, ja mówię, Jezus, jak ja zawalczę, ja będę miała mieć doła jakiegoś, czy coś, i coś bardziej, ja jak nienawidzę przegrywać po prostu, to ja mówię, nie no, masakra, a ja tak po walce mówię, nie no, ja jestem z siebie dumna, ja no jest właśnie. Super, no. Ale dobrze, że właśnie podeszłaś do tego z taką pokorą, bo nie plujesz sobie za nic w brodę, tak. Po prostu jesteś z siebie dumna i to jest najważniejsze. Teraz mam takie pytanie, trochę zupełnie z innej beczki, bo chciałam tutaj powrócić do tematu Teamu X. Myślę, że według widzów Team X 3 nie poszedł zgodnie z planem. Gdzieś tam te wyświetlenia nie były, no nie wiem, zadowalające. Czemu myślisz w ogóle tak się stało? Myślę, że wiesz co, tutaj jest wiele czynników, które się składają na to, że to, no powiedzmy sobie szczerze, nie wyszło. Takim głównym, i to chyba każdy widział, że to są osoby, które się kompletnie nie znały. Aha. I kompletnie nie miały żadnego zaplecza, jeżeli chodzi o ten zawód, można już tak powiedzieć. My, jak przyszliśmy do Teamu X2, różnica między nami była taka, że każdy z nas miał już swoje grono odbiorców. Każdy z nas, oprócz Leksia. Każdy z nas przyszedł z czymś do tego projektu. Ze swoimi widzami, fanami. Tak, plus my się znaliśmy, no bo ja się znałam z Karolem, ja się znałam z Julką, ja się znałam z Maćkiem, znałam się gdzieś tam z Natsu, więc my się jakby znaliśmy. A wiesz, a tutaj przyszły totalnie randomowe osoby, które nigdy nie były, nie miały nic do czynienia, jeżeli chodzi o influencerkę. No i wydaje mi się, że to był taki główny powód. Może tak, może nie, nie wiem, ale wydaje mi się, że dużo rzeczy na to wpłynęło, że to nie wyszło. Nie mi to też oceniać, ja, chociaż może mi, no bo ja byłam w tym X2, to co ja gadam, ale to już jest taki trochę przedawniony temat dla mnie, no bo ten X3 już się skończył, ja pamiętam. No właśnie. Tak, więc to już jest dla mnie taki temat, że już w ogóle o tym zapomniałam, wiesz, to jest... No właśnie, bo już ten trzeci sezon, może tak to nazwę, się skończył, ale w ostatnim odcinku była taka mini zapowiedź, że Team X powróci. Czy szykujecie coś mocniejszego, coś nowego, czym zaskoczycie widzów? Czy może coś, no, zdradzić delikatnie? Ja ci powiem szczerze, że ja nie widziałam tego fragmentu. You crazy. Nie mam pojęcia, a to było w ostatnim ich odcinku. Tak. To ja nie widziałam, przyznaję się, że nie widziałam. I nie wiesz, co tam kombinuje. Nie mam pojęcia. Ale szczerze, wydaje mi się, że na razie chyba nic. Ale dobrze, że zapowiedzieli. No. To przynajmniej jest na co czekać. No. Myślę, że takie główne błędy to, tak jak wspomniałaś, żeby te osoby się znały, żeby gdzieś tam miały już ten kontakt i zaplecze, żeby miały już tych swoich widzów i trochę doświadczenie i można stworzyć naprawdę coś fajnego. Ja na przykład tak uważam, że grupa, która działa w internecie, to
już jest taka monotonność, tak mi się przynajmniej wydaje. No, Gen Z wyszło bardzo dobrze, więc to... tak, i teraz też da się, tam... ogólnie da się to jeszcze tak, zrobić. Tak, ale to musi być... Wy mieliście, ja tutaj swoją opinię dam, wy mieliście też fajnie, bo mieliście Freeza, który też miał bardzo, ma największe w sumie zaplecze z polskiego internetu, więc on też dał wam dużo tego. My na początku doświadczenie teamu, też. Tak, my na początku teamu też mieliśmy Stewarta, który gdzieś tam też się ukradkiem przewijał niechcący. I on nam też dużo w ogóle pomagał z tej strony za kulis, że tak powiem, nie? I właśnie produkcyjnej, także to było fajne mieć go wtedy, bardzo fajne, on nam bardzo dużo pomógł, bardzo dużo nam podpowiadał. Aha. Myślę, że to jest ten taki trochę ważne, klucz. Mieć, tak, osobę, która gdzieś tam ma nad tym oko i szczerze mówiąc po prostu pilnuje. Gdzieś tam taki lider jest potrzebny. No a w Team X3 wydaje mi się, że trochę też tego zabrakło, nie? Prawdopodobnie. No ale właśnie tutaj wspomniałaś o tym, że już się znałaś z osobami ze swojego teamu wcześniej, czy to z Natsu, czy z Julką. Jak teraz wyglądają wasze relacje? Czy z kimś się pogorszył kontakt? Czy z kimś na przykład jesteś jeszcze bliżej? Kurde, nasze relacje na ten moment wyglądają nijak. W sumie tak bardzo neutralnie, nie mamy za bardzo takiego codziennego kontaktu, jak mieliśmy kiedyś, no bo kiedyś bardzo, no wiesz, mieszkaliśmy, no pracowaliśmy tak. razem, więc cały czas ze sobą spędzaliśmy czas. Cały czas ze sobą spędzaliśmy czas. No. Też bym tak powiedziała, szczerze no. mówiąc. A teraz ja mam kontakt z osobami, które mieszkają w domu, czyli Julka z Maćkiem, ale to też jest taki bardzo słaby kontakt, no bo wiesz, oni jeszcze mieszkają w drugim domu, więc mamy dwa, jest dom X i my nazwaliśmy ten drugi dom Y. No i oni mieszkają w tym drugim, także my się bardzo rzadko widzimy, dosłownie czasem jak oni przyjdą na chwilę do domu X, no to gdzieś tam hej, hej i to tyle. Jeżeli chodzi o Karola, to ja się z nim znam najdłużej, więc wydaje mi się, że ja z nim zawsze będę miała kontakt. Gdzieś tam ja go traktuję tak jak takiego starszego brata. Z braćmi ja na przykład tak mam, że z moją siostrą często się kłócę. Teraz już może nie, bo teraz jesteśmy już starsze, więc bardziej podchodzimy po prostu z większym dystansem do wielu rzeczy. Ale ja mam tak siostrą, że nawet jak nie mamy przez chwilę tam kontaktu, to i tak wiem, że zawsze będziemy ten kontakt jakby... Z najlepszymi przyjaciółmi tak jest. Że raz w roku się z nimi spotykasz, nie masz żadnych zdjęć wspólnych na telefonie, a jak już się spotykacie, to jest jakby wszystko git i nic no, ja tak mam właśnie z Karolem, no i z Czarem. To jest też taka osoba, z którą mamy teraz kontakt, bo my się tak zadajemy właśnie, ja, mój chłopak, on i swoja dziewczyna i tak sobie właśnie albo jeździmy na wakacje, no albo gdzieś się spotykamy, właśnie u nich w mieszkaniu się teraz przeprowadzili, albo oni wbijają do nas, teraz już w ogóle dawno nie widzieliśmy. No. Przypominajka o spotkaniu. Tak, ale z nimi taki najlepszy chyba. No, z Natsu to już prawie w ogóle nie mam kontaktu, z Patty tak samo, kto jeszcze był, z Leksiem też już w ogóle nie mam kontaktu, on już w ogóle tam, wiesz, na Śląsk wyjechał, także to chyba tyle osób było w tym, nie tak. Ty powinnaś wiedzieć lepiej niż... No tak, a ja się ciebie pytam. No właśnie, tutaj nawiązaliśmy tak tych relacji przyjacielskich, do kariery, więc teraz się podpytam o związek. Jak się w ogóle poznałeś ze swoim chłopakiem? Był operatorem w Teamie X. No właśnie. Tak, no on w ogóle doszedł do teamu w okresie takim najlepszym. Ja uważam, że to był nasz najlepszy okres w teamie, ale nie właśnie, to nie był publicznie nasz najlepszy okres, chociaż też był bardzo dobry, ale to był taki najlepszy okres u nas wewnętrznie. I produkcja była najlepsza. Ja się w ogóle mega trzymałam z produkcją. Wtedy on właśnie do nas doszedł i on mega się zaklimatyzował. Oni go mega tam wszyscy polubili, właśnie cała produkcja. Ja z nim się tak na początku nie za bardzo dogadywałam. No, ale mieliśmy tak, że trochę sobie tam jakieś szpileczki wbijaliśmy, ale to nie było tak, ani się nie lubiliśmy, ani się nie lubiliśmy. To było takie, kurde, dziwna relacja. Więc tak to wyglądało. Później byliśmy razem w... Mi się wydaje, że się zaczęło, tego też nie mówiliśmy. Zaczęło się od Egiptu, to był nasz wyjazd właśnie teamowski, on wtedy był operatorem tam u nas i pamiętam, że ja po kilku drideczkach przyszłam do pokoju, bo on był w pokoju z naszym drugim operatorem. I ja do nich przyszłam, nie, bo ja jak zwykle, kurde, tutaj hasam z pokoju do pokoju. Imprezkę. I tak, no, i coś tam se gadamy, wiesz, jak ja już po drideczkach, to jeszcze bardziej jestem otwarta. I ja się położyłam w ogóle na jego łóżku, co nie? I on się położył obok mnie i sobie tak leżeliśmy przytuleni. Tak z dupy. Gdzie tak się zaczęło? Tak, znaczy to było takie pierwsze nasze zbliżenie, można powiedzieć. A w ogóle dzień później, albo dzień wcześniej, albo w ten sam dzień my mieliśmy jakąś taką w ogóle długą rozmowę pierwszą naszą też po winku. Także to było takie pierwsze nasze zbliżenie. No i później już to tak się zaczęło. Później trochę nie mieliśmy znowu kontaktu. No i trasa Team X7, czyli nasza pierwsza trasa, to tam już było tak intensywnie. Chemia była wyczuwalna. Tak.
Tak. Ile już jesteście razem? Czekaj. Ej, już z miesiąc... Nie, Boże, z miesiąc, aha. Rok i trzy, cztery miesiące, coś takiego. No taki zaawansowany związek. No, a to jest mój pierwszy w ogóle. Naprawdę? A planujecie już jakąś wspólną przyszłość? Gdzieś tam gadacie sobie, śmiejecie się? Ja ci powiem tak, ja strasznie chciałam być, żeby mi się oświadczył, no, chciałam dostać pierścionek. Ja już mówię, kurde, jeszcze nie minął rok związku, ja mówię... Bo brakuje mi akurat na tym palcu, brzydko to wygląda, no jak mam takie pary. I wiesz, ja zawsze od tak siedzimy, a ja wiesz, ja mu pokazuję. Ale to było tak, ale to było takie pół żartem, pół serio, ale powiem ci, że na ten moment nie. Na ten moment ja w ogóle o tym nie chcę myśleć, bo... Na chillku bardziej. Tak, tak, na początku miałam jakieś parcie, nie wiedzieć czemu, ale teraz mam takie, że... Zakochane dziewczyny tak mają po prostu. Tak, teraz mam takie, że wiem, że kiedyś to się stanie, ale po co się śpieszyć, po prostu. Niech jeszcze będzie ten taki okres chłopak-dziewczyna, na razie na spokojnie. Żeby to wszystko tak smooth po prostu tak. Gdzieś tam szło. Słuchaj, mam przed tobą ostatnie pytanie. Tak? Szybko dosyć. Kurde, nam poszło. No. Normalnie. Poszło. Gdyby teraz tutaj stanęła przed tobą mała Monika, mała ty, za czasów dzieciństwa i spojrzała na ciebie, jaka jesteś teraz, to czy byłaby dumna? O nie, myślę, że tak. No, myślę, że tak. Ale nie będę płakać, bo ja nie mogę płakać. Ale myślę, że byłaby bardzo dumna. To jest, nie chcę nic więcej mówić, ale myślę, że tak. Zdecydowanie też tak myślę. Fajnie, bardzo podobał mi się wywiad, ale to jeszcze nie koniec, bo mam przed tobą kilka ostatnich atrakcji. Okay. Zapraszam cię. Mona, przed tobą ostatnia konkurencja, czyli zakręcenie kołem z influencerami. Którego influencera wylosujesz na jego temat, będziesz musiała się wypowiedzieć bardzo szczerze, mam nadzieję, kilka zdań. Oczywiście, że szczerze, wiadomo. No kogo dobra. Byś nie chciała wylosować? Wiesz co, chyba... Nie wiem, z każdą osobą, oprócz chyba Faustyny, miałam do czynienia, bo z Faustyną się prawie w ogóle nie znam, raz się z nią widziałam u nas w domu, a z każdą z tych osób miałam do czynienia, więc dobrze trafiliście z osobami, ale zobaczymy, no trochę się stresuję, nie lubię tak. Zapraszam do kręcenia. Dobra. Okay. Ja w ogóle, wiecie co, mnie stresuje wypowiadanie się o innych osobach, bo ja wiem, że później to jest takie, że ktoś będzie mógł, ja mam takie, że ktoś się będzie mógł jakby odpowiedzieć mi. Przyczepić. Tak, albo przyczepić i to mnie tak stresuje. No co ja mogę powiedzieć o Kacprze? Kiedyś z nim imprezowałam. Mhm. Znam się już z nim trochę czasu, ale tak naprawdę głównie czasem się widzieliśmy na jakichś imprezach. No tak, on był tym pierwszym teamowiczem, ty byłaś już w drugim teamie, więc on był takim prototypem was. Tak. Trochę. No, ale właśnie my w ogóle wcześniej, tego nikt nie wie, ale my wcześniej się właśnie poznaliśmy, jeszcze przed teamem 1-2, właśnie gdzieś tam na imprezach, wiesz, wspólni znajomi i tak dalej. No i wtedy się lubiliśmy, ja pamiętam, że wtedy na imprezie, o, Monia, coś tam, siema, i bo jakby mieliśmy taką relację właśnie totalnie koleżeńską. No na ten moment nie mamy kontaktu w ogóle, już dobre 3 lata. I nie mieliśmy za bardzo nic ze sobą do czynienia, nawet nie rozmawialiśmy chyba przez 3 lata, także ciężko mi teraz coś o nim powiedzieć. A zaszedł ci czymś za skórę, albo jakieś jego zachowania ci się gdzieś tam nie podobało? Chyba nie, on teraz w ogóle jest... Dyplomatycznie. Nie, bo właśnie on teraz, właśnie to jest to, że on teraz na tym etapie w internecie jest bardzo lubiany i tak. Ludzie go, co słyszę, to każdy mówi, o, jest przystojny, o, jest fajny, o, jest taki, ja mówię, Boże, i faktycznie jest takiego trochę pajaca, którego robił z siebie w internecie. Ja nie chcę oceniać, ale jako widz mogłabym pomyśleć, że trochę robił się pajaca przez jakiś okres czasu. Stworzył, jakby zrobił z siebie takiego faktycznie crashera, można powiedzieć, co jest serio mocne. No co, no ja nic do niego nie mam, ale też nie mam z nim kontaktu i nie potrzebuję, więc... On jest taki, wydaje mi się, do pogadania. Tak, też mi się tak wydaje. Ostatnio tylko on zrobił fuck, Mary, kill na TikToku i mnie dał, i wiesz, wszystkich coś tam fuck, Mary, tak normalnie, a do mnie... I wiesz, no i tak nie. To chamsko akurat, bo ja, wiesz, kiedyś się z nim lubiłam, gadaliśmy sobie, a teraz takie coś, nie wiem, dziwne to było dla mnie. No nie, no będę musiała go z tego przepytać. Dajcie znać widzowie, czy chcecie Kacpra jako gościa Hejtok. Nie, Kacper ogólnie jakby prywatnie teraz właśnie z nim pisze odnośnie umawiamy się na program i wydaje mi się mega sympatyczny, taki, że zawsze coś tam pogada, tak, właśnie... dupę pokaże na Instagramie. Tak, właśnie on wydaje mi się, że, no bo ja już nie znam go za bardzo, bo 3 lata to jest sporo okres czasu, więc na pewno się bardzo zmienił od tamtej pory, kiedy gadali. Ale wydaje mi się, że właśnie prywatnie, on zawsze był właśnie prywatnie taki troszeczkę inny, bo prywatnie da się z nim porozmawiać, a publicznie widzisz ludzie jakieś takie kill, no i to jest takie... On dymy robi, mam tak, wrażenie. Tak, no że mógł po prostu dać kill, nie, a zrobił...
No więc, no nie wiem, jakoś dziwne. No ale dobra. To szkoda, że nie wylosowałaś Kiss Mary Kill i że tam nie było Kacpra Błońskiego, bo mogłabyś się mu odwdzięczyć. Tak, kill, kill. Nie, no nie, ale jakby neutralnie podchodzę do niego, wszystko jest git, no. Super. Dziękuję Ci, Mona, słuchaj, za w ogóle cały wywiad. Bardzo mi się podobała rozmowa z Tobą i mam dla Ciebie prezent. I normalnie mam taką zasadę, że robię rzut monetą, czy dublujesz ten prezent, czy go po prostu nie dostajesz, ale uznałam, że ja po prostu muszę dać Ci ten prezent i nie dam Ci możliwości rzucenia monetą. Dobra. Żebyś po prostu dostała ten prezent. No i mam tu dla Ciebie obrazek. Możesz go sobie otworzyć. Dobra. Na porządku od tej strony. Albo podejrzeć. O kurde. Czekaj, mocno. Dawaj, rozpakuj. Ja mam nadzieję, że on zawiśnie w waszym mieszkanku, czy domu, gdziekolwiek. A kto go tworzył? Montażysta. Aha, pozdrawiamy montażystę. Patrzcie, jaki piękny. Mam nadzieję, że lubisz różowy. Uwielbiam różowy, to jest jeden z moich ulubionych kolorów. Cudownie, kto by się spodziewał? Proszę bardzo. I love it. Mamy podobny metr w domu X też, więc idealnie. To tak, żebyś pamiętała na zawsze o naszym wywiadzie i mam nadzieję, że do następnego razu. Dzięki. Dziękuję pięknie. Dzięki wielkie widzowie za oglądanie i widzimy się za tydzień o 17:00.